Zapraszam na nasz ostatni już spacer spod centrum Łowicka, czyli siedziby organizatora naszych wycieczek. Centrum Łowicka w tym miejscu znajduje się od roku 1972 i znajdujemy się w samym sercu osiedla, dawnego osiedla WSM Mokotów. I teraz przejdziemy między tymi blokami, a dojdziemy aż do ulicy Rakowieckiej. Sam budynek Centrum Łowicka to taka kompilacja starego i nowego. To stare, pochodzące jeszcze z czasów budowy osiedla i trochę późniejszych, przerabiane w latach 70. i ta nowa część, która powstała już na samym początku naszego tysiąclecia. Wyraźnie te części się od siebie odróżniają. Malicki, Tworkowski, Soroka to nazwiska projektantów osiedla WSM, czyli Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Mokotów. To osiedle powstało w drugiej połowie lat 40., czyli jest moment, kiedy Warszawa leży w gruzach, no i powstają tutaj pierwsze domy. Kolejne osiedle WSM-u, ale nie tak miękko ukształtowane, bez tego przelewającej się przestrzeni pomiędzy blokami, jak to mamy na kole Syrkusów, czy tych osiedlach jeszcze starszych, przedwojennych na Żoliborzu. Ta architektura jest bardziej sztywna, niemniej ta zabudowa no jest klasyczną zabudową takiego osiedla społecznego. Domy niewysokie, drzewa, które tutaj dziś rosną, znacznie przerastają te budynki, chowają się one dziś w zieleni. W momencie, kiedy domy powstawały, oczywiście one powstawały na takiej pustyni, no ale posadzono drzewa, one szybko tutaj urosły. Te budynki proste, niemniej z dużą ilością drobnych takich detali, czysto architektonicznych, które sprawiają, że każdy z tych budynków jednak był inny. Czyli jakieś ceglane opaski, portale drzwi, specjalne obramienia okien. Także to jest architektura, chociaż była to oczywiście architektura bardzo prosta, oszczędna. Tak samo jak oszczędne tutaj były mieszkania. Te mieszkania były bardzo niewielkie, a zasiedlano te domy zarówno inteligentami i mieszkało tu bardzo wiele znanych osób. Aktorzy, pisarze, naukowcy, ale też robotnikami. I oni sąsiadowali ze sobą. Te pierwsze mieszkania, które oddawano tu do użytku od roku 1948, były dosyć skromne. Czasem na przykład kuchnie jeszcze były węglowe. Natomiast w wielu mieszkaniach, tych oddawanych przed 50 rokiem, były tak zwane szczekaczki, czyli radia, które zamontowane były już w momencie oddania mieszkania do użytku. No i oczywiście nadawały one tylko jeden program, ale ciągle. Bez wątpienia sensowną i taką sympatyczną cechą tego osiedla są ogródki przydomowe. One oczywiście nie znajdują się wzdłuż wszystkich parterów, wzdłuż wszystkich elewacji, ale są. Przy niektórych domach jest ich więcej, przy innych jest mniej. Niemniej to jest świetny pomysł, który znakomicie sprawdza się i dzisiaj. Poza tym pamiętajmy, te mieszkania były tu małe, więc ogródek przydomowy to jest jakby powiększenie tego mieszkania, tego świata i można tutaj przecież wyczarować prawdziwy raj, ale to już oczywiście zależy od użytkownika. Te ogromne okna w ścianie szczytowej tego budynku oraz kilku innych kamienic nie są jakimś dziwnym wymysłem projektantów, tylko kiedy projektowano to osiedle, pamiętajmy, społeczne, osiedle realizowane zgodnie jeszcze z tymi dawnymi, przedwojennymi ideami Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, no to miały być takie osiedle dla wszystkich, które jednoczyło ten świat robotników, którzy tu mieszkali, inteligentów, ale też artystów. I w tych za tymi oknami, w tych częściach budynków mieściły się po prostu pracownie przeznaczone dla artystów. Ta idea tworzenia mieszkań dla artystów w osiedlach mieszkaniowych nie umarła wraz z powstaniem tego osiedla, czy z nastaniem socrealizmu i końcem socrealizmu. Ona jeszcze odżyła w momencie, kiedy Halina Skibniewska projektowała inne osiedle dla WSM-u, czyli Sady Żoliborskie. I tam też mamy budynki, duże bloki obok kameralnej zabudowy, gdzie są
właśnie duże pomieszczenia z tymi wielkimi oknami, realizowane z myślą o malarzach i rzeźbiarzach. Osiedla społeczne to też ta infrastruktura, czyli jakieś pawilony, które mieściły sklepy, przedszkola, szkoły. I tutaj mamy taki budynek przedszkola. Widać, że często z tą infrastrukturą nie nadążano. Tego rodzaju budynki były wznoszone później i tu widać, bo to jest budynek już w innej stylistyce, raczej takiej socrealistycznej. Bardzo monumentalny, mimo że mały, prawda? Kameralny budynek, ale obłożony kamieniem, solidna architektura. Zresztą bardzo przyzwoita. To osiedle zawsze było troszeczkę zaniedbane. Ono nie jest tak wymuskane jak WSM na Żoliborzu, czy nawet nie wygląda tak jak sady żoliborskie. Tam ta przestrzeń jest bardzo ułożona. Tutaj jest tak troszeczkę bałaganiarsko, ale największą wartością moim zdaniem tego osiedla to jest zieleń. I ta zieleń, także stare drzewa, które tutaj rosną obok tych nowszych, te właśnie te wszystkie przedogródki, ogródki przydomowe, takie miejsca, gdzie czuje się kontakt z naturą. Miejscami jest tutaj rzeczywiście jak w parku. W elewacji kilku budynków wmontowano tutaj też takie malutkie, tajemnicze znaczki. WSM, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, to znak firmowy spółdzielni. Część budynków to galeriowce. Takie galeriowce nie były pomysłem z lat 40. One już wymyślone zostały u schyłku lat 20. No, chociażby we Wrocławiu na tej słynnej wystawie budowlanej w Parku Szczytnickim mamy galeriowiec. Przed wojną WSM, ale nie tylko WSM, bo i ZUS budował galeriowce na Żoliborzu. Powstają one też na tych powojennych osiedlach WSM-owskich, czyli tu, ale też na Kole. Skąd w ogóle taki pomysł na galeriowce? No, wziął się on z tego, że chciano zaoszczędzić miejsce, które zajmowały klatki schodowe w budynkach. Jeżeli klatkę schodową wyrzuciło się na zewnątrz, a galerie zastępowały też te klatki na poszczególnych poziomach, no to wtedy można było więcej miejsca przeznaczyć na mieszkania, które i tak są tutaj malutkie, bo te domy budowano w zasadzie w sposób najbardziej oszczędny, jaki tylko można było sobie wymyślić. Ulica Madalińskiego to już zupełnie inny świat. Tutaj na odcinku pomiędzy Wołoską a Aleją Niepodległości mamy mnóstwo takich małych kamienic, willi, szeregowców oraz czegoś w rodzaju willi miejskich, które zatopione są z zieleni, a budowane były zazwyczaj w latach 30. I za moimi plecami budynek, który wyróżnia się swoją architekturą. To nie jest jakiś super luksusowy budynek, ale jest niezwykły, jest piękny, w takim stylu no, trochę okrętowym. Przypomina nieco statek wycieczkowy, który pływa gdzieś po Zatoce Puckiej. A zaprojektowany został przez architektów Dowbora i Kukulskiego dla hrabiego Pusłowskiego. W tym pięknym domu, który zachował się od strony ulicy prawie bez zmian, z całą masą autentycznych detali, tuż przed wojną i potem w czasie okupacji Stanisław Herbst pisał swoją no, pionierską pracę o ulicy Marszałkowskiej. I kiedy upadło Powstanie Warszawskie, zostawił rękopis tej pracy tutaj w piwnicy. Kiedy wrócił po wojnie, rękopis przetrwał. A w sąsiedztwie kolejny dom w stylu okrętowym, dom Klewinów, z tarasem, który jest na dachu, na który wchodzi się przez takie schodki, które no, mogłyby być gdzieś na Mostku Kapitańskim, z tymi pięknymi, opływowymi balustradami balkonów i z bardzo ładną architekturą. Budynek, który
też jest dość unikatowy. Należał do rodziny Klewinów, a córka właścicieli wykonała na jego elewacji sgraffito. Po wojnie sgraffita były czymś zwyczajnym w wielu polskich miastach, ale przed wojną, w latach 30., nie były tak częste. Także to, które mamy tutaj, jest prawdziwym unikatem. Rzecz mała, a cieszy. Taki ślad po planach urbanistycznych, które zostały zarzucone już w latach międzywojennych. Tutaj miała przebiegać oś ulicy, która przecinałaby pole Mokotowskie i dochodziła aż do samego placu Narutowicza, na przedłużeniu, czyli na osi ulicy Uniwersyteckiej. I z myślą o tym planie urbanistycznym zrealizowany został tam niewidoczny, ukryty za drzewami, budynek szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego, który ma taki charakterystyczny narożnik i elewację biegnącą pod kątem. Dzisiaj kompletnie nie wiadomo po co. Przy prostej ulicy Rakowieckiej budynek z tak dziwnie uciekającą elewacją. No ale dlatego, że tam miała być ulica. I ta ulica miała przebiegać też w drugim kierunku, tutaj. Gdzie się miała kończyć? Na wysokości Madalińskiego oraz Alei Niepodległości, gdzie planowano założenie dużego Placu Narodowego. Romuald Gut w tej części Mokotowa zrealizował dwie niezwykłe wille. Obie wille weszły do takiego kanonu nowoczesnej architektury polskiej. Jedna przy Kieleckiej, ta druga na rogu Madalińskiego i Łowickiej. Ta druga to jest taki klasyczny dom prerii, zbudowany z żółtej cegły, który troszeczkę przypomina realizację Wrighta. Ale oczywiście mniejszy, bardzo wysublimowana architektura. Ten widzimy z takiej brązowej cegły, bardziej zwarty. Oba te budynki otoczone zostały bardzo starannie zaprojektowanymi ogrodami, z kamieniarką, z bardzo starannie rozmieszczonymi roślinami, i oba te ogrody zaprojektowała ta sama osoba. Chyba pierwsza w ogóle w dziejach architektury polskiej architekt krajobrazu Alina Scholz. Szare domy to jeden z takich przełomowych momentów w polskiej architekturze mieszkaniowej. Osiedle, które zaprojektował Jan Stefanowicz w roku 1928, realizowane było już 1929 i zostało wzniesione dla pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. I ta architektura była naprawdę przełomowa w tamtym czasie. No bo lata 20. to jeszcze ten styl dworkowy. To są takie domy, które nawiązują do jakiejś architektury historycznej, albo do klasycyzmu, czasów Królestwa Polskiego, albo do jakiegoś polskiego baroku. Mają te dworkowe kolumienki, portyczki i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nic z tych rzeczy. To jest coś zupełnie nowego, czysty modernizm. Elewacja z szarej cegły cementowej. Płaskie dachy, lodzie jakieś. W zasadzie są to dwa skrzydła, które oddzielone są od siebie zielonym dziedzińcem. Ale to osiedle jest trochę większe, bo usytuowane też po drugiej stronie ulicy Fałata, gdzie jest też kolejny taki człon z kolejnymi budynkami. I jest to osiedle, na którym przed wojną mieszkało też wielu znanych ludzi, no przede wszystkim związanych z władzą sanacyjną. Jednym z takich znaczących i charakterystycznych miejsc tutaj w pejzażu starego Mokotowa jest klasztor, właściwie dom zakonny oraz kościół jezuitów pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli. I jest to miejsce, które jest ważne z wielu powodów. Po pierwsze, ta dość niezwykła architektura samego kościoła,
o ścianach wypełnionych ogromnymi witrażami Reklewskiej. A druga rzecz to jest sanktuarium. To jest sanktuarium, w którym znajdują się szczątki świętego Andrzeja Boboli, jezuity, jednego z tych najważniejszych świętych jezuickich, które zostały sprowadzone do Polski w roku 1938. Ten moment ich sprowadzenia był ogromną manifestacją o charakterze religijnym, ale też o charakterze patriotycznym. Szczątki wędrowały od katedry tutaj na Mokotów, jakby też sygnując tą nową dzielnicę, która powstała tutaj już w miejscu, gdzie jeszcze ileś tam lat wcześniej, przed rokiem 1916, nie było Warszawy, tylko była sąsiednia gmina. Z własnego dzieciństwa pamiętam czasy, gdy tutaj, jeszcze do lat 70., było coś w rodzaju takiego miniaturowego ogrodu botanicznego, pełnego kwiatów, a prowadzonego właśnie przez księży jezuitów. I kiedy kończyły się msze, to ludzie w niedzielę bardzo chętnie tutaj przychodzili. W czasach, kiedy w latach międzywojennych budowano ten klasztor, to tutaj w zasadzie był koniec miasta. To miasto gdzieś się tam ciągnęło na południe. Z tej strony było pole mokotowskie i z tej strony także prawie wielkie nic, pola uprawne. Dzisiaj jesteśmy w środku miasta, ale nasza wycieczka i cykl naszych wycieczek tutaj właśnie się kończy.